Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Już za chwilę pierwszy gwizdek w tym meczu w Division Rivals. Zespół Saints zagra z United. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Phil Foden. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Tielemans. Raheem Sterling. Sterling. Próba ataku ze strony United. Oddaje piłkę z powrotem Vardiemu. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Prowadzą zatem 1-0. Shaw. Rüdiger. Joe Gomez. Bruno Fernandes. Jadon Sancho. Joe Gomez. Foden przy piłce. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Zablokowany ten strzał. Antonio Rüdiger, Tielemans, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans. Podanie do De Bruyne, podanie do Tielemansa. Czy wykorzysta tę okazję? Oblak, Oblak, co za interwencja, przecież piłka była już w bramce. Centra w pole karne. I już nic z tego rożnego nie będzie. Christian Romero. Ruinę. Raheem Sterling. Rafinha. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Uwaga, może być groźnie. Zdołał bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Dobra obrona. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Zespół United stracił piłkę. Strata piłki teraz. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Uwaga, za chwilę może być remis. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. I proszę, sędzia wskazuje teraz na wapno. A to oznacza szansę na wyrównanie wyniku. Wojna nerwów, ruszył Vardy. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Po tym golu jest 1-1.
Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Trent Alexander-Arnold. Piłka opuściła plac gry. Out. Pogba. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. De Bruyne. Vardy. Adresatem podania. Teraz Sterling. I De Bruyne przy piłce. Niewiarygodne, ale broni Oblak. Jak on to w ogóle zrobił? Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Oblak! Oblak, co za interwencja! Przecież piłka była już w bramce. Daleko w pole karne De Bruyne. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. De Bruyne, Sterling, Andy Robertson, piłkarze United wychodzą z atakiem. Robertson będzie miał okazję do wrzutki. Przemieszcza się bliżej środka. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Na 11 metr z rogu. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Bruno Fernandes. Jamie Vardy. Rashford dostał piłkę. Luke Shaw. Podanie znajduje Bruno Fernandesa. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie, nie sądzisz? Bardzo ważny występ tego zawodnika w pierwszych trzech kwadransach. Przede wszystkim drużyna zawdzięcza mu przecież wyrównującą bramkę. Możliwe, że to będzie impuls do jeszcze... I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Yuri Tielemans. Tielemans. Alexander Arnold. Podanie do Romero. Antonio Rüdiger. Robertson. Rüdiger. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. A oto przy piłce Fernandes. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Vardy! De Bruyne, Pogba, Paul Pogba, tym razem niecelnie, traci piłkę.
Ta akcja Saints może przynieść owoce. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Bruno Fernandes. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Stuprocentowa okazja! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Czy mu się uda? Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Co za bramka! Jamie Vardy! Widzimy tę sytuację raz jeszcze.